Otis. Köszönöm a szerint Öppe Robertan is mondták. A będziemy próbowali tutaj rozmawiać. Martin Bożek. I ja, Henryk Kowac. Może sobie usiądziemy, bo... Tak? Możemy sobie usiąść? Mogę mieć kłopoty z percepcją i taką komunikatywnością, bo to, co się dzieje w tym Sejmie, to jest naprawdę ciężka orka. Mówi się, że to jest koryto. W moim przypadku to nie jest koryto, powiem tylko w wielkim skrócie. To jest orka od nawet o nielimitowanym czasie pracy. Ja jestem szefem klubu parlamentarnego. Nigdy wcześniej w tę politykę, jak dobrze wiecie, trafiłem nie dlatego, żeby miał takie życiowe plany, tylko po prostu taki był czas i taki był imperatyw. A pamiętajcie, że ja piszę piosenki, piszę teksty, piszę wiersze i dla mnie rzeczy takie, które dla tych partycypantów życia politycznego są codziennością, dla mnie są szokiem. Ten brud, te haki, te spiski, te walki klanów wewnętrznych, nawet wewnątrz tych partii politycznych, synekury, interesy, z Polską wszystko w tle i ogłupionym niestety, przepraszam za tak ostre słowa, narodem, który pojęcia zielonego nie ma, w jakim ustroju żyje. Taki ustrój jak w Polsce obowiązuje jeszcze tylko w dwóch państwach, w Iraku i w Afganistanie. Dokładnie ta konstrukcja. Te konstrukcje Amerykanie wprowadzili po to, by mieć, mówię o Iraku i Afganistanie, by mieć kontrolę nad tymi państwami. Tak to w wielkim skrócie wygląda, podobnie jak ten ustrój polski został wprowadzony po to w 89 roku, by bronić, prawda, się w 97 dokładnie, by przede wszystkim utrzymać dawne wpływy dawnej elit, które trwają do dziś, po dziś dzień i żadna reforma, przynajmniej ta forma reformy sądownictwa tego nie zmieni. Jeżeli chłopak, którego ja traktowałem jak praktycznie jak syna, mówię o Adasiu Andruszkiewiczu, idzie do... Oczywiście w odpowiednim czasie razem z Kruszczem i z Porwichem do opcji, która ma za zadanie wsparcie przyszłego, a właściwie już dzisiaj premiera Morawieckiego, bo on nie miał takiego zaplecza politycznego i on komunikuje na zewnątrz, że on w klubie Kukiz15 nie mógł realizować swoich wolności. Ja mu nigdy nie zwróciłem, nigdy, przysięgam wam, nigdy nie zwróciłem mu uwagi, nawet w sytuacji takiej, gdy ja głosowałem za odwołaniem Macierewicza i to było dla mnie bardzo ważne głosowanie, on zagłosował za pozostaniem Macierewicza. Nigdy w życiu niczego temu chłopakowi nie nakazywałem, nigdy w życiu mu nie rozkazywałem i miał absolutną wolność. Jako Adaś Andruszkiewicz, ten prawdziwy Polak, on odchodzi mi w dniu, gdy rano, na szczęście o 20 mi komunikuje, że on odchodzi do WiS-u, czy pośrednio do PiS-u, bo jest mu bliżej do tej dobrej zmiany. A tego samego dnia rano PiS po raz kolejny odrzuca poprawkę Kukiz15 do ustawy o IPN-ie, która miała spowodować karalność za propagowanie banderyzmu. I on mówi, że jest narodowcem. To są dla mnie rzeczy, które po prostu nie spływają po mnie. To jest masakra. Ja wielokrotnie mam po prostu taki odruch, by po prostu to zostawić. Ale wiem, że to jest wtedy tchórzostwo. Likwidacja tych JOW-ów na poziomie samorządów oznacza nic innego, jak pozbawienie obywateli biernego prawa wyborczego, czyli możliwości takiego wolnego kandydowania w samorządach. Bo projekt jest taki, by tych kandydatów mogły wskazywać praktycznie tylko dwie partie, dwie duże partie. Zauważcie, że Platforma bardzo mocno jakoś nie protestuje przeciwko tym zmianom. Nie, jest cicho. To jest tak naprawdę, protestują tylko PSL, SLD, no Kukiz15 z wiadomych powodów. Nie wiem, co będzie. Zobaczymy teraz, czy nastąpiła zmiana rządu. Zobaczymy, w którym będzie to wszystko szło kierunku. Z jednej strony mam obawy, ponieważ nowy premier wywodzi się z tego świata bankowego i ja nie wierzę w fakt taki, by jakikolwiek z wysoko postawionych tam bankierów realizował w pierwszej kolejności interes kraju, z którego pochodzi. Zawsze to jest interes finansjery. Zawsze. Ale być może ten interes finansjery przekłada się na interes Polski i na interes społeczeństwa, dlatego też nie mogę, nie mam prawa na dzień dobry totalnie atakować pana premiera
Morawieckiego. I tutaj bankier w tym momencie pojawiający się na stanowisku premiera nie jest przypadkiem. Przecież Prawo i Sprawiedliwość mają bardzo dobre sondaże, ma bardzo dobre sondaże. Pani premier jest lubiana. No jeśli ja nawet oponent polityczny naprawdę szacunkiem darzę panią premier, mimo się z polityką rządu nie zgadzam. Ale po prostu jako człowiek ją lubię. Najnormalniej w świecie ufam tej kobiecie. Uważam ją za twardą, taką naprawdę no fajną babkę, twardą dziewczynę. O potężnym takim ładunku cierpliwości, bo przecież przez 3 miesiące być na wylocie i przyjąć to na siebie, przyjąć to, jak to chłopaki mówią, na klatę, no to trzeba być rzeczywiście kobietą wspaniałą. Prośba, żeby takie działania jak przewożenie dzików na terenie kraju zostały zatrzymane, ponieważ one rozprzestrzeniają ogniska ASF-u. Natomiast problem zasadniczy, widzi pan, tego właśnie nie można niestety rozgraniczyć od tej ordynacji wyborczej i ustroju politycznego. Bo problem polega na tym, że choćbym ja proszę pana Rejtanem leżał, to oni mają większość. I jeżeli oni uznają, że im to coś nie pasuje, nikt z nami nie chce rozmawiać, proszę pana. Właśnie na tym to polega. Bo nie muszą z nami rozmawiać, bo mają wystarczającą większość. A jak będą mieli mniej, to nam wybiorą kilku posłów. Nam, PSL-owi, komuś tam z Platformy, kogoś zaszantażują i tak dalej, żeby tę większość utrzymać. Więc żeby można było realizować skutecznie sprawy, z którymi zwracają się do nas obywatele, musielibyśmy mieć taki ustrój polityczny, by zmusić partię władzy, który by zmuszał partię władzy do dyskusji z mniejszymi opcjami politycznymi. A czegoś takiego nie ma. To postulaty 3/5 w KRS-ie, instytucji skargi nadzwyczajnej oraz ławników w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to są postulaty Kukiz15. Myśmy byli w Kancelarii Prezydenta, prosząc o to, by nie dopuścił do tego, by jedna partia mianowała wszystkich sędziów w KRS-ie. Bo sądy nie mają być pod kontrolą partii jednej, tylko ja bym w ogóle wolał 2/3, no tylko to już było w ogóle nie do zrealizowania. Podobnie jak w Trybunale Konstytucyjnym chcieliśmy poprawki w Konstytucji, aby 2/3 Sejmu wskazywało sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I dopóki będziemy żyli w takim systemie, nie ma szans na realizację jakichś postulatów obywatelskich, chyba że to się im opłaca na takiej zasadzie. System jest tak okrutny, tak okropny, że ja wam dam taki przykład, że obywatel nie ma żadnego absolutnie instrumentu, obywatele nie mają w tej chwili, żeby w trakcie kadencji Sejmu w jakikolwiek sposób mogli kontrolować władzę. Raz na 4 lata tylko idziesz i wrzucasz głos na tę partię jakąś i w momencie wrzucenia głosu kończy się demokracja, kończy się wszystko. Partia, która wygrywa, robi co jej się żywnie podoba. Jak ostatnio przyszedł do mnie z Chetyna, to było przy posłach na sali plenarnej i mówi: Paweł, przystąp do tego naszego frontu jedności narodu, człowiek coś tam mają, czy jak to się tam nazywa, żebyśmy się sprzeciwili temu siermiężnemu PiS-owi. No ja się zaśmiałem, powiedziałem: czego? Wyście mieli 2 kadencje na to, żeby stworzyć takie instrumenty zabezpieczające, czyli w interesie obywatela, by zabezpieczyły naród, obywateli od lewa do prawa przed absolutyzmem jakiejkolwiek władzy, jakiejkolwiek partii. Na przykład, i przypomniałem mu, jak wielokrotnie byłem w Kancelarii Prezydenta Komorowskiego, rozmawiałem z Tuskiem, rozmawiałem wielokrotnie z Grasiem i rozmawiałem z nim osobiście wielokrotnie przez 8 lat, kiedy w ogóle nie miałem nic z polityką praktycznie wspólnego, tylko to byli moi koledzy ze studiów. I prosiłem ich, błagałem, żeby wprowadzili nową ustawę o referendum, żeby wynik referendum obowiązywał władzę. Bo nie wiem, czy państwo wiecie wszyscy, może nie z pewnością, że owszem, my mamy w Polsce ustawę o referendum, ale wynik referendum nie jest obowiązkowy do wykonania przez władzę. Przede wszystkim samemu się zainteresować, na czym polegają mankamenty ustrojowe. Zadać sobie pytanie proste. Czy ja jako obywatel mam jakikolwiek wpływ na władzę w trakcie kadencji, no oprócz głosowania powiedzmy na partię, czy przez te 4 lata, czy nie mam. A jeśli nie mam, to się zastanowić dlaczego i trochę poczytać. Jak się już powie w końcu eureka, wiem dlaczego, bo nie ma referendów, bo ordynacja wyborcza, to wtedy mówić o tym samym, przekonywać do tego sąsiada, a nie mówić, że PiS jest lepszy od Platformy albo Platforma od PiSu. Ponieważ do jednego wora wrzucone są sprawy różnego kalibru. Od
tego, że sąsiad na lekkiej bani przebił drugiemu sąsiadowi dętkę w rowerze, po sprawę koguta. Tak jest. Po rzeczy takie, które stanowią o być albo nie być przedsiębiorcy i jego rodziny. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce przed wojną, a nawet po wojnie, tylko powiedz jakieś, ale tu mówię na razie o sędzie, istnieje taka instytucja jak sędzia pokoju. Sędzia pokoju jest to wybierany właśnie w jednomandatowym okręgu wyborczym obywatel, który rozsądza te spory najmniejszego kalibru, że sąsiadka obraziła, ktoś komuś ukradł kurę albo przebił dętki. To jest 70%, około 70% wszystkich spraw, które się dzieją na wokancie. Spośród tych sędziów po tym KRS powinien wskazywać sędziów do wyższych instancji. I to jest reforma sądów. A sędziów KRS, te wszystkie dyskusje, czy 2/3, 6/6, 9/12, to sensu, czyli jak partia jedna, oni powinni być wybierani w wyborach powszechnych. Bo to obywatele mają według artykułu 4 zwierzchnictwo nad każdą władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a nie partia polityczna. Pokażcie mi, czy w artykule 4 jest napisane o tym, że suwerenem jest partia zwycięska. Nie! Suwerenem jest naród. A naród jest różny. Myśli lewicowo, myśli centrowo, myśli prawicowo. To jest demokracja. Sędzia musi służyć obywatelowi. On ma być niezawisły, ale on ma być pod kontrolą mimo wszystko obywatelską, obywateli jako całości, a nie partii politycznej. Wskazany przez partię, będzie sędzia wskazany przez partię, tak jak w tym Trybunale Konstytucyjnym, to czyj będzie interes pierwszej kolejności taki sędzia wskazany przez partię wykonywał, na przykład przez PiS. Członka SLD, czy tam jakoś, nie wiem, człowieka o lewicowych poglądach, czy zasadniczej linii partii, no. Zasadniczej linii partii. To jest oczywiste. Normalnie, my jesteśmy świetnymi romantykami, bo myśmy się zrzekli 30 milionów subwencji, ale nas w tej chwili nie stać na jedno czy drugie biuro, a tamci dysponują dziesiątkami milionów złotych. I świetny Pawełek, jaki to mądry, fajny chłopczyk, taki jest, taki altruista, plują na nas, robią z nami, co im się brzydnie podoba, nie mamy swoich mediów, bo jedni i drudzy swoje mają, a my goli i weseli szerzymy idee, których nikt i tak, znaczy nikt jak nikt, ale niewiele osób rozumie, o co im chodzi. O co im chodzi? Dlaczego wy stoiliście w rozkroku? No. Jak się do was zapisać? Najpierw żebyśmy, tak, no właśnie, jak się, mało tego, nawet a propos tego, jak się do was zapytać, ty mi powiem, co ja mogę odpowiedzieć, no nie wiem jak, no jest Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji i tyle, ale tak, a jak jest taka partia, wszystko jest jaśniejsze. Trzeba zakładać. A ja zapytam państwa z ciekawości, ale prosiłbym o szczere takie głosowanie, co byście na moim miejscu zrobili, założylibyście tą partię, a to kto powie tak, niech podniesie rękę. Jeszcze jedno, panie panu. A kto nie? Róbmy czym wcześniej, żeby... A kto się wstrzymał? Przed wyborami samorządowymi. Już zacząć działać. Nie, przed wyborami samorządowymi chyba nie. Jeżeli już, to troszkę później. Tylko i wyłącznie przed parlamentarnymi. Żadnych europarlamentarnych i tak dalej. A to dziękuję państwu. I powiem szczerze, że szoku doznałam kilka dni temu, że taka ustawa rzeczywiście ma miejsce i ma wejść do życia i poczułam pierwszy raz w swoim życiu, że potrzebuję paszportu, jeśli ona by weszła, żeby zabierać swoje dzieci i wyjeżdżać stąd, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy inspektorat sanitarny ogłosi na przykład epidemię grypy, nieważne czy ona jest, czy mówią, że ona jest, i czy ja chcę, czy nie chcę, muszę dać swoje dziecko zaszczepić, muszę iść sama jak zwierzątko, oddać rączkę i też się zaszczepić. No tak, ja mam jeden problem ze sobą podstawowy, mianowicie to, że do bólu jestem szczery. I w związku z tym ja nie potrafiłbym nawet w jakikolwiek sposób w tej chwili zacząć lawirować politycznie, bo to jest strasznie trudny temat. Ja pochodzę z rodziny lekarskiej i to też jestem w dużej mierze obciążony jakąś pewnego rodzaju tutaj, no szczepienia to były u mnie tam, to była norma, bo są szczepienia i tak dalej. Ja powiem jeszcze, nie wiem. Z jednej strony, mówię poważnie, z jednej strony mamy u siebie grupę, szczególnie Skutecki, tam, czy tam nawet Agnieszka, parę osób, które bardziej lub mniej radykalnych i z taką już określonym stanowiskiem, jeżeli chodzi o te szczepienia, a ja po prostu powiem jak ten Golar, wahą się, nie wiem. Nie, no to ja wiadomo, ja... Dobra, no, nie, ale, okay, no to jest ten.
Chyba, że ja zajdę na dół i będę tam mówił bliżej ucha. Ja po prostu już nie słyszę 30 lat na scenie. Ja rozumiem. I nie mam ucięte górne. A ja źle widzę, więc jakbym szedł niżej, to byśmy się dogadali. To ktoś prowadził ślepy. Dobra, nie, naprawdę, idę na dół. Czy pan naprawdę jest już w tej chwili w opozycji totalnej, czy jeszcze normalnej? Czy jest kimś panu po drodze w tej parlamentarnej zdrai? Proszę pana, przy nawet taki periodyk, znaczy taki periodyk jak polityka, czyli periodyk niezwiązany zupełnie z nie w polityce, bo polityka, niezwiązany zupełnie z Prawem i Sprawiedliwością, zauważa, że w sprawach ustrojowych absolutnie nie głosujemy tak jak PiS, w sprawach ustrojowych i tak dalej. Że jedynie w takich sprawach, jak powiedzmy 500+, część zagłosowała za, część się wstrzymała, część przeciw tych wolnościowców i tak dalej. W sprawach tych zwykłych ustaw zdarzają się sytuacje, że kiedy oceniamy, że ta ustawa będzie dobra dla obywateli, tak jak ja na przykład uważam ustawę o policji za, no mimo wszystko w większości przepisów dobrą, zagłosowałem za taką ustawę. Na początku byli głosowani sędziowie, których Platforma wrzuciła rzutem na taśmę tuż przed wyborami jeszcze dwóch dodatkowo niezgodnie z konstytucją. Odwołaliśmy, tak jak PiS, sędziów z rozdania Platformy Obywatelskiej. Natychmiast media napisały, sojusznik PiS-u Kukiz zagłosował tak jak Prawo i Sprawiedliwość, odwołując sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ale już potem media nie zauważyły dwóch rzeczy. Pierwsze, że odrzuciliśmy propozycję PiS-u, bo przyszedł do nas wtedy Suski chyba i zaproponował, to dziękuję wam tutaj tego i tak dalej, w imieniu, ja się nie sam przyszedł, mówi, możecie wystawić swojego sędziego. Ja mówię, ale ja nie chcę wystawiać swojego sędziego. Jak to? Ja mówię, ale mało tego, proszę przekazać prezesowi, że będziemy głosowali przeciwko sędziom PiS-u. Proszę pana, czy pan mnie ma na przykład za idiotę, że ja jestem człowiekiem, ale proszę posłuchać, nie. Ja jestem człowiekiem, no jakieś tam elementarne zdolności do myślenia mam. Jeżeli wprowadzam, gdybym ja chciał być przystawką PiS-u, wprowadzam do parlamentu 42 posłów, światopoglądowo jestem bardziej zbliżony do PiS-u, mówię o takim światopoglądzie po prostu, no Bóg, honor, ojczyzna, no nie Bóg, honor, Bóg, ojczyzna, honorarium, tylko Bóg, honor, ojczyzna. Więc proszę pana, prosty ruch. Spotykam się z panem prezesem, mówię, panie prezesie, mam 42 posłów, pan ma tam raptem dwóch czy trzech tylko ponad większość tą parlamentarną. Mało tego, jest pan w koalicji, jeden panu wprowadził 9 posłów, mówi o Ziobrze, drugi panu dał 6 posłów. Co się pan będzie z nimi szarpał, z jednym i z drugim, jak ja panu daję 42? Proste? Proste. Czego potrzebuję? Niczego, tylko chcę być wicepremierem, mieć kilka wiceministerstw i gwarancję na dwie kadencje. To jestem przystawką. I wtedy podnoszę łapy tak, jak oni chcą. Proste? Prościutkie. Nie zrobiłem tego. Myśmy nie mamy ani jednej synekury. Nie bierzemy subwencji partyjnych. Masz rację. Zaczynamy po prostu frajerem. Najnormalniej śmieć. A jeszcze na mnie plują wszyscy dookoła. PiS mówi, że jestem, mówi jak PiS, a głosuje jak PO i plują na mnie w tych prawicowych mediach, jak tylko mogą. A tam ci mówią, przystawka PiS-u. Przecież ja na tym ostatnim posiedzeniu, jak się nazywał ten poseł? Ja myślałem, że ja po prostu mnie immunitetu pozbawią, bo się rzuciłem na tego gościa, jak się nazywał ten poseł z Platformy, który kłamał z mównicy, głosujecie tak jak PiS. Ja już się wytrzymałem, rzuciłem się, na szczęście ktoś mnie tam złapał, bo mało brakowało, a byłoby po immunitecie, a ja w kryminale. Słowo honoru. We wszystkich sprawach, które były potem opisywane jako łamanie konstytucji, głosowaliśmy zupełnie inaczej niż PiS, przynajmniej ja osobiście. Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Ale nie zauważałem też już jednej rzeczy. Jak głosuje i przy których ustawach Kukiz. Jeżeli Kukiz 15 daje poprawkę, daje projekt ustawy o tym, by posłom odebrać 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku i obniżyć do kwoty wolnej od podatku, czyli dziesięciokrotnie obniżyć do kwoty wolnej od podatku, takiej jaką ma przeciętny obywatel, to wszyscy, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL głosują przeciwko tej poprawce. Razem również zagłosowali przeciwko likwidacji gabinetów politycznych, tych synekur dla Misiewiczów i tak dalej, też PiS tak głosuje. Razem zagłosowali przeciwko podwyższeniu obywatelom wolnej kwoty do podatku, do takiej kwoty, jaką mają posłowie. Wszystkie, które dotyczą synekur, które dotyczą apanarzy, które dotyczą przywilejów partyjnych, PiS głosuje tożsamo. Słuchajcie, kochani, naprawdę musimy... Ale to jest...
Jeszcze panie Pawle, jeszcze chwileczkę zrobimy jakieś spotkanie. Poważnie, poważnie tak jest. Teraz są badania. Ogromne dzięki za kolejną porcję wlania mi po prostu wiary w serce, że jest sens dalszego trwania i robienia tego, co robimy. Walki o państwo obywatelskie, walki o zmianę ustroju. Może to szumnie zabrzmi, ale nie zginęła i za to wam dziękuję.